Obecnie żyjemy w kraju, w którym blisko 50% młodych ludzi idzie na studia. I oczywiście z jednej strony jest to pozytywne, że młodzi ludzie chcą się uczyć, rozwijać i zdobywać jakieś wykształcenie, ale z drugiej strony polski rynek nie potrzebuje aż tak dużo absolwentów z wyższym wykształceniem. Więc wcale nie dziwi mnie fakt, że coraz częściej pada pytanie pod różnymi komentarzami w moich filmach czy w wiadomościach prywatnych, co robić ze swoim życiem, jaki zawód najlepiej wybrać, czy iść na studia, czy może nie iść, a jeśli iść, to jaki kierunek najlepiej wybrać. Oczywiście to jest kwestia bardzo indywidualna, ale dzisiaj powiem Wam trochę więcej na temat tego, co zrobić, żeby podjąć dobrą decyzję pod tym względem, w jakim kierunku może warto patrzeć, żeby wybrać coś naprawdę wartościowego i dam Wam kilka wskazówek, które miejmy nadzieję mocno zmienią Wam perspektywę patrzenia. Zapraszam do oglądania. Myślę, że zdecydowana większość ludzi ma jeden dokładnie taki sam cel. Chcą zarabiać jak najwięcej pieniędzy i jednocześnie jak najmniej pracować, albo przynajmniej lubić czy wręcz kochać to, co robią. Zatem jeżeli znajdziesz człowieka, który zarabia kupę szmalu, stać go praktycznie na wszystko, czego potrzebuje i do tego kocha to, co lubi, no to masz człowieka, który znalazł odpowiedź na pytanie, co robić w życiu. Tylko pytanie, dlaczego tak trudno jest zarabiać na tym, co się lubi robić? I tutaj odpowiedź jest dość prosta. Żeby zarabiać pieniądze, musisz dać ludziom jakąś wartość. Bo dlaczego niby oni mieliby dać Tobie pieniądze? I to niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz na etacie, bo nawet jeżeli jesteś pracownikiem, to i tak dajesz innym ludziom jakąś wartość, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. Przyczyniasz się do tego, żeby firma, w której pracujesz, dawała innym ludziom jakąś wartość, dlatego dostajesz pieniądze. Więc jeżeli Twoim ulubionym zajęciem jest oglądanie seriali, albo granie w gry komputerowe, czy przeglądanie internetu, no to tam nie ma za dużo danej wartości komuś i dlatego tak trudno na tym zarabiać pieniądze. Więc tutaj może pojawić się problem, nie ukrywajmy, ale na szczęście są inne przyjemne rzeczy, które ludzie lubią robić, na przykład, nie wiem, grać w jakieś gry zespołowe typu piłka nożna, koszykówka, nie wiem, grać na jakimś instrumencie, malować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są tylko i wyłącznie jakieś przykłady, ale tutaj z kolei też, żeby zarabiać na tym pieniądze, trzeba umieć się przebić, bo mnóstwo ludzi lubi robić to, co Tobie sprawia przyjemność i prawie każdy chciałby na tym zarabiać, a żeby na tym zarabiać, trzeba być jednym z lepszych. Jeżeli będziesz dobrym piłkarzem, dobrym muzykiem, dobrym malarzem, czy nawet dobrym fotografem, filmowcem, czy cokolwiek tak naprawdę, dobrym profesjonalistą w swoim zawodzie, to nie ma szans, żebyś na tym dobrze nie zarabiał. Im lepszy będziesz, tym lepiej będziesz zarabiał. Oczywiście często w tym przypadku potrzebny jest też dobry marketing, o którym powiem zaraz, bo to jest niesamowita życiowa umiejętność, żeby umieć się sprzedać, ale zobaczmy na jedną bardzo istotną kwestię. Trzeba być dobrym, trzeba być jednym z najlepszych, żeby naprawdę na czymś zarabiać. Jeżeli jesteś mierny, jeżeli tylko trochę grasz w piłkę, tylko trochę grasz na jakimś instrumencie, tylko trochę się w coś angażujesz, no to jednym z najlepszych na pewno nie będziesz. To ja Ci już gwarantuję, no chyba, że masz jakieś mega predyspozycje genetyczne czy jakiekolwiek inne, że wszystko przychodzi Ci bez wysiłku, no to może będziesz dobry, ale na pewno nie najlepszy w tym przypadku. Żeby być topowym zawodnikiem, profesjonalistą, czy po prostu najlepszym w swoim zawodzie, musisz cały czas ćwiczyć i poświęcić się temu, więc tutaj, jeżeli masz jakiś zawód, jakąś profesję, jakąś umiejętność, czy jakąś rzecz, która sprawia Ci przyjemność i widzisz możliwość zarabiania na niej, musisz się temu po prostu poświęcić. I wydaje mi się, że jest to warte tego. Największy błąd, który ludzie popełniają w takim przypadku, to rozpraszanie się i działanie tylko i wyłącznie na pół gwizdka. Typu, okej, no dobra, może chciałbym być dobrym fotografem, ale teraz muszę, nie wiem, skończyć jakieś dodatkowe studia, tak, na wszelki wypadek. Jakieś kulturoznawstwo najlepiej, albo turystykę, bo jak mi nie wyjdzie w fotografii, to muszę mieć jakąś zabezpieczoną przyszłość, dlatego marnuję mnóstwo czasu na dodatkowe studia, plus jakieś inne jeszcze swoje zajęcia, a fotografię to tak po macoszemu traktuję. Ale gdybyś zainwestował swój czas w 100% tak naprawdę, no nie pomijając oczywiście takie oczywiste rzeczy, na które musisz poświęcić czas,
i faktycznie zaangażował się w to najbardziej jak się da, uczył się na ten temat, rozwijał się w tym temacie i zastanawiał się, co możesz zrobić, żeby zarabiać na tym jak najwięcej pieniędzy, to wkrótce faktycznie stałbyś się najlepszym fotografem, dużo lepszym fotografem i zarabiałbyś dużo więcej pieniędzy. Mógłbyś się zastanawiać nad każdym problemem, który cię martwi. Na przykład, jeżeli nie robisz jeszcze tak dobrych jakościowo zdjęć, jak mógłbyś robić, to nie wiem, chodzisz na jakieś kursy, szkolenia, trenujesz dużo, czy tam ćwiczysz po prostu, wychodzisz w plener i trzaskasz te zdjęcia. Jeżeli to masz opanowane, widzisz, że zdjęcia masz naprawdę super, ale nie masz klientów, to wtedy na przykład skupiasz się na tym, co zrobić, żeby tych klientów zdobyć, bo masz na to dużo czasu i ciągle tym myślisz, ciągle jesteś zaangażowany i prędzej czy później, jeżeli będziesz szukał, to na pewno znajdziesz odpowiedź. Podobnie jest zresztą z każdą inną profesją w tym przypadku. Więc brak zaangażowania to jest jeden główny wróg tego, że może ci nie wyjść. Zatem według mnie dużo lepiej jest trochę teoretycznie tak naprawdę zaryzykować i rzeczywiście poświęcić się czemuś na full, wtedy będziesz miał po prostu większe szanse, że ci to wyjdzie. A jak ci nie wyjdzie, no to z głodu i tak nie umrzesz przecież i tak sobie poradzisz, nie żyjemy w krajach trzeciego świata, a myślę, że margines jest naprawdę niewielki, jeżeli zrobisz to z całym sercem. Twoim największym wrogiem według mnie jest niskie zaangażowanie, jest działanie takie o na pół gwizdka, takie o może kiedyś, może dzisiaj sobie coś tam dziubnę, skubnę, może zrobię jakąś małą rzecz. Oczywiście lepiej zrobić cokolwiek niż nic, ale warto zwrócić właśnie na to uwagę. Ale z drugiej strony warto też mieć na uwadze to, że nie musisz zarabiać konkretnie na tej jednej pasji i często wręcz to może być niebezpieczne, bo jeżeli zaangażujesz się w coś tak na maksa i będziesz powiedzmy fotografem przez 8 godzin albo nagle z rekreacyjnej gry w piłkę nożną musisz grać i trenować codziennie i robić ciężkie treningi, to wkrótce możesz zacząć tym wręcz wymiotować i mieć dość tego wszystkiego i pasja zamieni się w twoje przekleństwo i ta pasja zostanie porzucona wręcz, więc nie skupia się tylko i wyłącznie ślepo na tym, żeby koniecznie lubić jak najbardziej to, co się robi, bo można polubić rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiłeś i poszukać czegoś nowego, więc absolutnie nie zachęcam, żeby robić coś na siłę, tylko mocno dobrze to przemyśleć. W kwestii zarabiania dużej ilości pieniędzy warto też zrozumieć jedną zasadniczą kwestię, żeby ktoś był bogaty, ktoś inny musi być biedny. Bogaci ludzie zawsze są w tej niewielkiej procentowo grupie społecznej, a biedni i tacy średni stanowią zdecydowaną większość społeczeństwa. Więc jeżeli chcesz należeć do tej grupy bogatszych, musisz robić inne rzeczy niż ci ludzie ze średniej grupy społecznej. Czyli musisz być rzadki, musisz mieć umiejętności czy dawać wartość, której nikt inny nie daje. I to jest zasadnicza różnica tak naprawdę. Oczywiście możesz dawać tą samą umiejętność co inni ludzie, ale być w tym zdecydowanie najlepszym i brać za to największe pieniądze. Owszem, jest to jak najbardziej możliwe. Albo robić coś, co jest rzadkie, to co mało kto coś takiego robi i przy okazji, przez to, że nie ma żadnej konkurencji, charge'ować sobie, czy tam brać po prostu więcej pieniędzy, niż gdybyś robił coś innego. Dlatego na przykład jeżeli idziesz teraz na studia prawnicze czy na studia nie wiem, związane z budownictwem, chociaż to już są dość konkretne studia tak naprawdę, to musisz się liczyć z tym, że będziesz miał tam dużą konkurencję, bo bardzo dużo młodych ludzi poszło właśnie na takie studia i teraz, kiedy rynek się nimi zapełnia i jest mnóstwo chętnych ludzi do pracy właśnie w takich profesjach, no to niestety stawki będą za taką pracę będą spadały. Więc wybierając sobie kierunek studiów, zastanów się, czy przypadkiem nie idziesz w zbyt ogólny nurt tak naprawdę i czy twoje usługi, czy to za jakiś czas, czy bezpośrednio po skończeniu studiów, czy za kilka lat, nie będą już za bardzo oblegane, bo wtedy naprawdę będziesz musiał być topowym pracownikiem, żeby zarabiać dobre pieniądze. Idealnym przykładem tutaj jest mój bardzo dobry przyjaciel, który skończył budownictwo na Politechnice Lubelskiej i mimo tego, że ma konkretny zawód w ręku i rozglądał się po rynku pracy, to był właściwie może nie był w szoku, bo to nie było dla niego żadne zaskoczenie, ale był trochę, jakby nie patrzeć, zbulwersowany tym, że po takich konkretnych studiach i ciężkich studiach, jakby nie patrzeć,
Może i było zatrudnienie, nie było to jakimś wielkim problemem, ale zarobki na tym rynku były stosunkowo niewielkie, bo to na początku przynajmniej było jakieś 2000 zł miesięcznie przy dużych ilościach godzin pracy. To było co najmniej 10 godzin, 12 godzin. Tak przynajmniej pracowali jego starsi koledzy, którzy skończyli studia i zaczęli pracować w zawodzie. On na to po prostu nie chciał się zgodzić. Oczywiście wiedział, że za kilka lat, kiedy zostanie kierownikiem budowy, kiedy faktycznie zacznie mieć jakąś większą odpowiedzialność i trochę awansuje sobie w tych hierarchiach, może zarabiać znacznie większe pieniądze, może dostawać większe premie z budowy i tak dalej, ale z kolei też nie ma gwarancji, że za kilka lat każdy zostanie kierownikiem budowy i każdy będzie zarabiał znacznie więcej, bo ci studenci, którzy się przyłączali i którzy wchodzili w ten rynek, również liczyli na to samo, więc tutaj było pewne ryzyko. Mój kolega zamiast tego, zamiast iść właśnie w budownictwo, stwierdził: ok, ja czegoś takiego nie akceptuję, ok, może mam studia z budownictwa, ale może spróbuję w czymś innym. I przez przypadek totalnie, kiedy poszedł zakładać lokatę w banku, nawiązał jakąś rozmowę z dyrektorem banku, który akurat jego obsługiwał, i tamten dyrektor zaproponował jemu współpracę i żeby spróbował być sprzedawcą ubezpieczeń, kredytów, czyli różnych środków finansowych właśnie w tym banku. I tak właśnie mój przyjaciel zaczął swoją karierę w bankowości, mimo że nie miał z tym żadnego wykształcenia, zaczął od zera, a teraz zarabia znacznie więcej znacznie większe pieniądze niż praktycznie wszyscy jego koledzy w budownictwie i wygląda to tylko lepiej. A jaki z tego wniosek? Po prostu dawał ludziom inną wartość, trochę rzadszą. Dobrych sprzedawców w bankach jest mniej niż budowlańców z wykształceniem, dlatego są bardziej opłacani. Dlatego zastanawiając się, co robić w życiu, warto może wziąć pod uwagę zawody, które są rzadkie, które są niespotykane, albo uczenie się umiejętności, które właściwie są bardzo rzadkie, na przykład uczenie się jakiegoś rzadkiego języka obcego, nie wiem, trenowanie na maksa swojej dykcji i głosu po to, żeby zostać lektorem, trenowanie swoich umiejętności wystąpień publicznych po to, żeby zostać konferencjerem i tak dalej. Zastanów się, jaką umiejętność lubisz, chciałbyś zdobywać, której nikt inny nie ma, a być może znajdziesz odpowiedź na pytanie, co robić w życiu. Mam teraz dla Ciebie jeszcze trzy propozycje zawodów, rzeczy, które możesz zrobić i które na pewno w najbliższym czasie nie wyjdą z mody. Pierwszą z takich propozycji jest zostanie przedsiębiorcą, czyli założenie własnej firmy po to, żeby rozwiązywać problemy innych ludzi w jakiejkolwiek kwestii tak naprawdę. Bycie przedsiębiorcą ma bardzo dużo zarówno zalet, jak i wad i myślę, że te wady bardzo straszają ludzi i trochę przyćmiewają zalety. Największą wadą na pewno jest to, że tam jest jakaś odpowiedzialność, że często nie idzie się tak jak na etacie do pracy od 8 do 16 i później koniec, zapominam o wszystkim, tylko ludzie z reguły dużo bardziej się angażują w tą pracę i trudno jest im oddzielić życie prywatne od życia zawodowego, co nie jest zupełnie nierozdzieralne i da się to zrobić oczywiście, ale jest to na pewno jakaś wada. No i inną wadą jest to, że nie ma tych równych kwot co miesiąc, które wpływają na konto i jest ta gwarancja, że na pewno coś wpłynie, bo jeżeli Twoja firma nie wygeneruje przychodu, no to na konto może nie wpłynąć totalnie nic, albo czasami mogą być wręcz jakieś straty. Można też wpakować się w jakieś długi, jeżeli źle zainwestujesz swoje pieniądze, więc jest tam na pewno jakieś ryzyko, ale zalety są takie, że sam jesteś sobie szefem, sam decydujesz o tym, kiedy pracujesz, a kiedy nie pracujesz, więc jesteś bardzo elastyczny. Znika ta bariera zarobków, że nagle możesz zarobić maksymalnie te kilka tysięcy miesięcznie, bo powyżej 10 tysięcy miesięcznie naprawdę margines ludzi na etacie zarabia, a tutaj zakładając firmę, nie pracując 20 lat w jednej korporacji czy firmie, możesz osiągnąć takie zarobki zdecydowanie szybciej, więc możesz zarabiać po prostu więcej pieniędzy. Ale największą zaletą jest to, że będąc przedsiębiorcą, czyli zakładając swoją własną firmę, natychmiast praktycznie możesz sam się zatrudnić, nie jesteś zdany na łaskę nikogo, nie musisz szukać pracy miesiącami czy wręcz latami takiej, która ci odpowiada, tylko sam sobie dajesz pracę, sam decydujesz, co będziesz robił. Oczywiście do tego potrzebny jest jakiś pomysł, ale ludzie bardzo często myślą, że kurde, potrzebuję
pomysłu na biznes. To jest jeden złoty pomysł, który załatwi wszystko. A tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Prowadzenie biznesu to są tysiące pomysłów na rozwiązanie każdej sprawy z osobna. Musisz mieć pomysł na to, jak przyciągnąć klientów, jak obsłużyć tych klientów, jak udoskonalić wszystkie swoje produkty, jakie to konkretnie produkty powinny być i tak dalej. Więc jeżeli ktoś zapytałby na przykład założyciela Subwaya, jaki ma pomysł na biznes, a on odpowiedziałby, no będę sprzedawał kanapki w miastach, na ulicy, no to pomyślałby sobie, kurde, no pomysł nie jest zbyt oryginalny, ale realizacja wykonania tego pomysłu jest bardzo dobra. To jest pomysł na marketing, pomysł na przeszkolenie pracowników, na to konkretnie, jak te kanapki są sprzedawane, w jakich cenach i tak dalej, w jaki sposób te punkty się rozprzestrzeniają, także nowe filie Subwaya są wszędzie otwierane, więc jeżeli masz kreatywny umysł i masz jakąś smykałkę przedsiębiorcy, to rozważ zostanie przedsiębiorcą i ciągle myśl na temat tego, jak taki biznes założyć, chociaż oczywiście to będzie temat na zupełnie inny odcinek, który na pewno niedługo się pojawi, więc na razie ten temat zostawiam. Drugą propozycją, którą mam dla Ciebie, jest zostanie programistą, zwłaszcza jeżeli masz odpowiednie zdolności i na przykład jesteś bardziej umysłem ścisłym niż humanistycznym. I już Ci mówię, dlaczego tak jest. Po pierwsze dlatego, że jest to teraz profesja bardzo pożądana i nie trzeba być nie wiadomo jak dobrym w tym, żeby zacząć zarabiać naprawdę przyzwoite pieniądze, o ile nie bardzo dobre pieniądze, bo teraz programiści są jednym z zawodów, który jest najbardziej pożądany i najlepiej opłacany, więc jeżeli zaczniesz się uczyć programowania, to w stosunkowo szybkim czasie, nie po 10 latach, tak jak na przykład medycyna, ale nawet już po 2 latach, czy roku nawet, jeżeli będziesz bardzo intensywnie się uczył, jesteś w stanie znaleźć pracę, która zapewni Ci dobry dochód, a do tego bardzo często jest też bardzo elastyczna, bo może to być praca zdalna, gdzie nie musisz przychodzić do biura, tylko płacone jest Ci za efekt. Możesz sobie podróżować, możesz wyjechać do innego kraju, możesz jechać w podróż dookoła świata i pracować sobie jako programista. A do tego dodam, że programowanie bardzo często również przynosi mnóstwo satysfakcji i jest bardzo ciekawe. Ja osobiście programistą nie jestem, ale trochę uczyłem się języka HTML, PHP i właściwie nawet zrobiłem swoją pierwszą stronę internetową. Wszystkie te mechanizmy, które były na tej stronie, a nawet jeżeli brałem jakieś gotowe moduły, to później sam je modyfikowałem, zmieniałem i tak dalej, więc jakieś pojęcie mam i nie powiem, że mnie to naprawdę mocno wkręcało, mocno mnie to zainteresowało i czasami siedziałem nawet po kilkanaście godzin jednego dnia, odkrywając jakieś nowe funkcje, ucząc się tego wszystkiego, jak to działa i mi osobiście bardzo dużo satysfakcji to sprawiało. Niesamowitą zaletą bycia programistą jest także to, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek i świat idzie właśnie w kierunku IT i tych programistów będzie potrzeba naprawdę mnóstwo, więc nawet jeżeli już rzesze studentów idą na studia z programowania i będą niedługo programistami, to i tak w najbliższym czasie tej pracy raczej nie powinno zabraknąć. I trzecią propozycją, którą mam dla Ciebie, to zostanie sprzedawcą. Sprzedawcą tak naprawdę czegokolwiek. Jeżeli sprzedajesz, to bardzo często jest to praca na prowizji, czyli możesz zarobić znacznie większe kwoty niż normalni ludzie na etacie, zwłaszcza jeżeli jesteś dobry. Właśnie tak między innymi pracuje ten mój przyjaciel, o którym wspominałem, który rzucił budownictwo i zaczął pracować w banku, więc dlatego, że ktoś pracuje na prowizji, może zarobić znacznie więcej. A poza tym sprzedawca, przez to, że mało ludzi chce być tak naprawdę sprzedawcami, bo mi się to kojarzy z czymś bardzo stresującym, z czymś, nie wiem, bardzo odpowiedzialnym też może, z czymś trudnym, żeby komuś coś wcisnąć, sprzedać i tak dalej, jest jednak towarem nadal stosunkowo rzadkim i zapotrzebowanie na rynku jest nadal bardzo duże. Dlatego jeżeli włożysz trochę serca i trochę czasu i energii na to, żeby nauczyć się różnych technik sprzedażowych, żeby rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i budować dobre relacje z klientami, to również w stosunkowo krótkim czasie, bez skończenia nie wiadomo jak skomplikowanych studiów, możesz być bardzo dobrym sprzedawcą, a najlepiej w ogóle zatrudnić się od razu jako sprzedawca, bo wbrew pozorom właśnie
takich ofert pracy jest stosunkowo dużo, tylko mało kto się do tego nadaje, ale jeżeli się w to zaangażujesz, no to możesz zarabiać solidne pieniądze, a jeżeli będziesz w tym dobry i będzie ci to sprawiało trochę satysfakcji, to może akurat również będzie to odpowiedź dla ciebie na pytanie, co warto robić w życiu. I na koniec jeszcze odpowiem na pytanie, czy warto w ogóle iść na studia, a jeśli tak, to na jakie? I według mnie na większość studiów nie warto iść. Dlaczego? Bo sposób zdobywania wiedzy na studiach jest po prostu bardzo kiepski. Idąc na wykład, ilość przyswajanej wiedzy jest bardzo znikoma tak naprawdę. Dużo łatwiej, szybciej przyswoisz wiedzę, kiedy uczysz się sam z książek, z filmów, z kursów i tak dalej, różnych, na własną rękę. Po drugie, wybór materiałów, których uczysz się na studiach, jest tak naprawdę bardzo kiepski, tylko część z tych rzeczy, których cię tam uczą, tak naprawdę będzie ci kiedyś w przyszłości przydatne, reszta to są jakieś bzdury, które natychmiast możesz wyrzucić do kosza i to na wszystkich, absolutnie wszystkich kierunkach tak jest. Nie wiem, czy istnieje jakikolwiek kierunek, w którym każdy mógłby powiedzieć, ok, każda rzecz, albo nawet większość rzeczy, które się uczyłem, teraz rzeczywiście wykorzystuję, teraz są mi przydatne. Więc studia w dużej mierze to jest marnowanie czasu, więc jeżeli możesz się czegoś nauczyć sam, to zrobisz to zdecydowanie szybciej, zdecydowanie efektywniej i będziesz się uczył tylko tych rzeczy, których naprawdę potrzebujesz i których naprawdę będziesz później używał. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której papierek z danego zawodu czy jakiejś profesji jest ci niezbędnie potrzebny do pracy, bo na przykład chcesz pracować w jakiejś korporacji i bez tego żadnego człowieka bez papierka z wyższym wykształceniem nie przyjmą, więc wtedy zastanów się, czy nie warto zrobić przypadkiem studiów zaocznych właśnie z danego tematu, tylko po to, żeby ten papierek mieć i przy okazji zmarnować jak najmniej czasu. Innym wyjątkiem od tego są także studia, których wiedzy nie możesz zdobyć nigdzie indziej, tak na przykład takich jak na przykład medycyna, czy prawo, czy nie wiem, jakaś może sztuczna inteligencja i tak dalej, gdzie wtedy idąc na studia masz dostęp do ekspertów, do jakichś tam fajnych materiałów, o które ciężko z internetu, czy ciężko z jakichkolwiek innych źródeł. I wtedy oczywiście warto pójść na studia i skończyć je nawet na tym kierunku ziemi. Na koniec dodam jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie tak naprawdę ludzie, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy i którzy odnoszą największe sukcesy zawodowe, mają jedną wspólną rzecz. Oni się ciągle rozwijają, ciągle się uczą, ciągle starają się być lepszymi, podszkalają, szkolą swoje umiejętności. I to jest właśnie to, co ciągle powinieneś robić. Jeżeli będziesz się ciągle uczył, będziesz ciągle inwestował w siebie w różnych dziedzinach, w różne umiejętności swoje, no to nie ma siły, żebyś wkrótce nie zarabiał więcej pieniędzy. Tak naprawdę najmniej zarabiają ludzie, którzy nie robią w swoim życiu totalnie nic. Wracają z pracy, oglądają telewizję, nie mają na nic siły i tak sobie wegetują z dnia na dzień. Jeżeli jesteś człowiekiem, który się rozwija, który szkoli się cały czas, to sukces w większym czy w mniejszym wydaniu jest ci po prostu pisany. I z tą myślą zostawiam cię. To już jest koniec tego nagrania. Mam nadzieję, że było dla ciebie przydatne. Będę wdzięczny, jeżeli podzielisz się swoimi wnioskami w komentarzach pod tym nagraniem. Jeżeli chcesz w przyszłości dostać więcej podobnych filmów, to oczywiście zapraszam do subskrybowania albo do polubienia mojej strony na Facebooku. A teraz to już wszystko. Dziękuję ci serdecznie za to, że obejrzałeś mnie do końca i do następnej niedzieli. Robert Marchew.